witam, zapraszam na rozmowę tygodnia. Dzisiaj naszym gościem jest Olgierd Gyblewicz, marszałek województwa, a zarazem szef Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. Witam serdecznie. Panie marszałku, Platforma w zeszłym tygodniu wybrała osoby, które mają zastąpić Stanisława Gawłowskiego. Czy to oznacza, że partia dystansuje się od swojego sekretarza generalnego? Nie, partia musi żyć swoim życiem niezależnie od tego, jak ocenia dotychczasowe działania prokuratury, jak i kroki, bo przypomnijmy, że Stanisław Gawłowski jest aresztowany. Tak, na 3 miesiące. Został aresztowany. Wiemy doskonale, jak była, że w analogicznej sytuacji, gdzie znacznie poważniejsze, twardsze dowody prokuratura miała i zarzuty wobec pana senatora Koguta w Prawie i Sprawiedliwości. Posłowie PiS-u bronili swojego senatora w związku z tym, czy senatorowie w zasadzie. W związku z tym nie możemy mówić, że wszyscy są równi wobec prawa, ale mamy świadomość tego, że takie było zamierzenie. Znaczy, jesteśmy dzisiaj przed takim gigantycznym maratonem wyborczym, w związku z tym będziemy atakowani bardzo brutalnie. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, natomiast musimy ten maraton przebiec, musimy ten marsz przejść. A żeby to zrobić, musimy dalej funkcjonować. Żeby dalej funkcjonować, musimy mieć osoby, które będą pełniły te najważniejsze funkcje, a funkcja sekretarza generalnego jest kluczowa do przygotowania wyborów. Duże emocje budzą ostatnio nagrody. Dostał pan jakąś jako marszałek? Nie. My, samorządowcy, wbrew temu, co stara się, przykrywając swoją aferę z premiami, twierdzić Prawo i Sprawiedliwość, samorządowcy nigdy nie otrzymywali nagród. Mówię tutaj o samorządowcach, którzy pełnią funkcje w władz wykonawczych, a więc marszałkowie, wicemarszałkowie, członkowie zarządu województw, starostowie, wicestarostowie oraz członkowie zarządów powiatów oraz prezydenci, wójtowie lub burmistrzowie. Czasami miesza się do tego również wiceburmistrzów, wiceprezydentów. Pamiętajmy, że to są jednak pracownicy prezydenta, to nie są osoby wybierane bezpośrednio. A więc cały ten katalog osób, a więc samorządowcy, nigdy nie pobierali, nigdy nie przysługiwały im żadne premie, nie przyznawali sobie żadnych nagród. Więc dzisiaj ta dyskusja również o obniżeniu wynagrodzeń to na pewno jest kwestia ukarania nie tych, którzy winili. Odejdźmy od polityki. Panie marszałku, zamek się panu zawalił częściowo. No to jakiś czas temu. Niecały zamek, tylko jedna kolumna w zasadzie. Czy wiadomo, co się stało? Czy tam rzeczywiście są jakieś tajne korytarze? Czy macie państwo badania? Nie, tych hipotez jest bardzo dużo i badań przeprowadzonych jest bardzo dużo przez różnych naukowców i prawdę powiedziawszy, nawet dzisiaj na ten temat dyskutowaliśmy na zarządzie. Nie ma wciąż ani jednej osoby w naszym kraju, która by zdecydowanie powiedziała, poza paroma politykami, którzy wiedzą wszystko najlepiej, głównie z PiS-u i SLD, bo oni najbardziej lubią żerować na katastrofach. Natomiast nie ma żadnego autorytetu, żadnej osoby, która ma kompetencje do tego, która dzisiaj położyłaby swoją głowę pod określoną tezą, że nie wiem, właśnie były zapadnięte korytarze, albo że było to działanie wody, która wypłukiwała, albo że mieliśmy do czynienia z innym zjawiskiem. Na chwilę obecną wciąż trwają prace nad odgruzowaniem, nad zdemontowaniem tego filara, który się osunął i który mógł zagrażać całej konstrukcji, a co za tym idzie również życiu ludzi przebywających w okolicach. To można powiedzieć, że idzie bardzo pomału. Ale dzisiaj rozmawiałem z właśnie osobami, które są tam bezpośrednio na budowie. Tam pracuje 6 osób, bo więcej nie może tam pracować ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na to, że ta konstrukcja nie jest dzisiaj na tyle silna. Te 6 osób każdy kilogram gruzu, każdą cegłę wynoszą ręcznie. W związku z tym to trwa, ale tutaj jeszcze raz powtarzam, z naszego punktu widzenia to nie jest kwestia tego, czy coś będzie trwało miesiąc dłużej, czy miesiąc krócej. Kluczowe jest to, żeby ludzie byli bezpieczni, żeby obiekt był również bezpieczny i żeby podejmować decyzje w oparciu o najmądrzejsze analizy i diagnozy, a nie w oparciu o to, że wyjdzie pan Wieczorek czy jakiś inny pan Drzazga i będzie krzyczał, że ktoś coś chce zamieść pod dywan. To wszystko jest albo w dokumentach, albo wciąż jest dzisiaj wielką niewiadomą, bo najprawdopodobniej będzie bardzo trudno ustalić, wszyscy starają się, spekulują troszeczkę na boku, że a może to mówię tutaj o osobach z autorytetem, natomiast gdy prosimy o to, żeby ktoś jasno i wyraźnie dzisiaj podpisał się pod jakąkolwiek
diagnozą, dlaczego tak się stało, to nikt podpisać się pod tym nie chce, więc ja zakładam, że w czerwcu może uda się, kiedy już zostanie w pełni odgruzowana również piwnica, bo dzisiaj zeszliśmy do poziomu piwnic, może uda się któremuś z ekspertów postawić jakąś rzetelną diagnozę. Od 6 lat planuje Pan rozbudowę Teatru Polskiego. Potrzeba jakieś 70 milionów złotych. Uda się? Ja głęboko wierzę w to, że się uda. Już w chwili obecnej pamiętajmy, że ceny się zmieniają, że rynek wykonawców jest coraz droższy, więc dokonaliśmy nowelizacji budżetu i to jest mniej więcej 85 milionów netto. Natomiast pamiętamy o tym, że ten VAT jest do odliczania, bo to jest jednostka, która normalnie funkcjonuje. Powiem tak, kluczowe jest zaangażowanie funduszy unijnych, bo niestety, kiedy się przymierzaliśmy do tej perspektywy, z pełni optymizmu zakładaliśmy, że będzie możliwe realizowanie tej inwestycji, tak jak było możliwe poprzednio opery czy filharmonii. Natomiast niestety Komisja Europejska stwierdziła, że tej infrastruktury, kultury wybudowano w Europie zbyt dużo, no i trafiło na nas, że nam zamknięto te możliwości. Stwierdzono, że można realizować tylko inwestycje małej skali, a więc do 20 milionów złotych budżetu całkowitego. Ja nie ukrywam, że to strasznie mnie zasmuciło, bo ja w każdym momencie, za każdym razem, kiedy w Brukseli jestem, rozmawiam z komisarzami, mówię o tym, że my nie chcemy w Szczecinie wybudować 5. teatru, nie chcemy wybudować nawet 3. teatru, ani nawet 2. teatru. My po prostu w Szczecinie nie mamy sceny, która została wybudowana, zaprojektowana i wybudowana jako scena teatralna. Oba, czy wszystkie w zasadzie teatry, bo nie chcę też nie wiem, choćby Kany pomijać, ale wszystkie teatry, które mamy, są w pomieszczeniach, które są adoptowane, które nie są w ogóle przystosowane do nowoczesnej sceny teatralnej. I w związku z tym mówię, to nie jest chyba jakieś szczególnie wielka przesada, jeżeli chcemy mieć jeden solidny teatr w sercu regionu, w stolicy regionu. No tak, ale wszystko w Europie trwa. Na szczęście udało się zbudować taką koalicję, bo okazuje się, że te uwagi, które ja miałem, mieli również koledzy i koleżanki z innych krajów i no, od roku czasu jesteśmy w procedurze renegocjacji funduszy unijnych. Jesteśmy na ostatniej prostej, ponoć jest to tylko kwestia formalności, na którą czekamy, żeby komisja zgodziła się na zwiększenie wartości dofinansowania do 10 milionów euro, co pozwoliłoby nam już 50% budżetu tej inwestycji sfinansować. Głęboko wierzę, że tak się na dniach stanie. Jutro mamy w zasadzie sesję Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Mam nadzieję, że radni zgodzą się na wprowadzenie tej inwestycji do WPF-u, bo wtedy już będziemy bardzo poważnie przygotowali przetarg który wyłoni wykonawcę. I kiedy mogłoby to ruszyć? No ja chciałbym, żeby udało nam się wyłonić wykonawcę jeszcze przed tym takim okresem, bym powiedział, najbardziej kampanijnym, bo nie chciałbym, żeby było to traktowane jako element kampanii wyborczej. Chciałbym bardzo, żeby ten teatr wszystkich łączył, a nikogo nie dzielił, bo uważam, że zacytuję klasyka, że ten teatr nam się po prostu należy. Należy nam się też z prawdziwego zdarzenia Szpitalny Oddział Ratunkowy w Zdrojach, na razie bez kontraktu. Tak. W grudniu otwierał Pan hucznie nowy budynek, nowy obiekt, a tutaj taka niespodzianka. Cały czas czekam jednak na pozytywną decyzję z NFZ-u. To jest rzeczywiście trochę niepoważne, bo my byliśmy ujęci, mówię tutaj, jeżeli chodzi o szpital w Zdunowie, przepraszam, w Zdrojach, że od 1 stycznia będzie tam funkcjonował SOR. Byliśmy ujęci w planach wojewódzkich, w planach wojewody, w planach, co za tym idzie, do których powinien się przymierzać Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym większym szokiem dla nas było to, że kilka dni przed Nowym Rokiem, kiedy oddawaliśmy budynek, okazuje się, że pięknie, mamy przepiękny, nowoczesny obiekt, tylko nie mamy kontraktu na to, żeby leczyć tam ludzi. I w związku z tym dzisiaj on jest tak wykorzystywany, można powiedzieć, tylko i wyłącznie fragmentarycznie. Chcielibyśmy, żeby on był wykorzystywany w pełni. Mam nadzieję, tego typu zapewnienia dostałem od wojewody, że się przyjrzy tej sprawie, i też tego typu sygnały gdzieś do mnie docierają z NFZ-u, jak na razie wciąż nie potwierdzone, że 1 maja, może 1 czerwca, raczej chyba ta druga data, to będzie ta data, kiedy w końcu ten kontrakt będzie. Bardzo bym sobie tego życzył, bo to nie ma chyba nic bardziej przykrego, jeżeli oddaje się obiekt, którego nie robiło się przecież gdzieś w ukryciu, undercover, tylko
tylko wspólnie go realizowaliśmy. Mało tego, z wykorzystaniem pieniędzy rządowych, a następnie mamy sytuację, w której nie możemy tam w pełni wykorzystywać jego możliwości tego, żeby ratować życie i zdrowie naszych mieszkańców. Małych mieszkańców. Małych mieszkańców, ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o SOR, to liczy się czas, liczy się dostępność, a więc tutaj, również dorośli, którzy po prostu będą, dla których będzie to najbliższa placówka, również będą trafiali, więc chodzi o to, żebyśmy zapewniali wszystkim bezpieczeństwo. Oczywiście to jest szpital, który koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu, na leczeniu dzieciaków. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam za tydzień.